Maintenant, c'est la parole est à Madame Thun Un Oenstein pour 3 minutes. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Panie Komisarzu, cieszę się, że nareszcie mamy tę debatę na temat konsultacji społecznych i to, co Pan mówi, brzmi bardzo podobnie do odpowiedzi, którą moja koleżanka Pani Sechnelowa otrzymała na pytanie do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Pana Barroso na temat konsultacji społecznych i tego, że zadawane one są, pytania zadawane są w bardzo niewielu językach. Odpowiedź brzmiała, że wspieramy wielojęzyczność, ale tylko w miarę dostępnych nam środków. Ta odpowiedź kompletnie nie trafia w pytanie, tak jak to, co Pan mówi, że najważniejsze dla nas jest to, aby dokumenty były przetłumaczone na różne języki. Wielość języków jest bardzo droga. Cóż jest droższego i ważniejszego niż zaangażowanie obywateli w sprawy unijne? Mówimy w wielu dokumentach, że obywatele europejscy nie czują się właścicielami Unii Europejskiej, dlatego też nie biorą udziału w budowaniu jej. Jak przestudiowałam konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję Europejską, zrobiłyśmy to razem z panią Sechnelową, obie jesteśmy członkami Komisji IMCO, to DG Markt, Dyrekcja Generalna do Rynku Wewnętrznego, prowadziła w zeszłym roku 26 konsultacji, z czego tylko 4 zostały przeprowadzone we wszystkich językach. 18 z nich zostało przeprowadzonych wyłącznie po angielsku. Odpowiedzi było bardzo mało na takie zasadnicze pytanie, na przykład, które dotyczyło uznawalności kwalifikacji zawodowych, w całej Unii Europejskiej odpowiedziało nieco powyżej 300 osób. A jest nas jednak 500 milionów obywateli. Wydaje mi się, że z pytaniami, które Komisja Europejska wysyła do obywateli, ona do tych obywateli nie trafia. Ja się zajmuję teraz raportem na temat alternatywnego rozwiązywania sporów. Zdecydowałam się tylko w Polsce i tylko ja jedna przeprowadzić konsultacje społeczne na ten temat. Otrzymałam w ciągu kilku tygodni 425 odpowiedzi. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje na ten sam temat w całej Unii Europejskiej i otrzymała 234 odpowiedzi. To bardzo źle świadczy o konsultacjach przeprowadzanych przez Komisję. Ja nie wydałam na te konsultacje prawie żadnych pieniędzy. Używałam mediów społecznościowych, Facebooka i Twittera. I chciałam się zapytać, czy Komisja Europejska wyciągnęła jakieś wnioski i co zrobiła od czasów deklaracji krakowskiej w zeszłym roku, w której czytamy, uczestników na forum rynku jednolitego było prawie 1500 i czytamy, konsultacje powinny być prowadzone w większym stopniu proaktywnie, zorganizowane wspólnie ze stronami zainteresowanymi na szczeblu krajowym oraz lokalnym, a także przy udziale organizacji pozarządowych, związków zawodowych, przedstawicieli mediów i innych pośredników. Powinny być zorganizowane we wszystkich językach narodowych i zrozumiałe dla przeciętnego obywatela. Obywatele powinni wiedzieć, już kończę, pół sekundki, powinni wiedzieć, że ich opinie są brane pod uwagę, zaś decyzje wynikające z przeprowadzonych konsultacji muszą być w pełni uzasadnione. Co Komisja Europejska zrobiła od roku? Dziękuję bardzo.